Witamy, tym razem znajdujemy się na łowisku Dobroklasztorne. Akurat tak się złożyło, że podczas naszej zasiadki jest też na zasiadce z rodziną Rafał Łaskarzewski, z Moniką, żoną i z dziećmi. Niestety Monika nie chciała z nami tu usiąść, siedzi z tyłu za kamerą. Trochę w tym filmiku właśnie o Rafale, o Monice, o ich wędkowaniu. Dlaczego akurat z Rafałem? Ponieważ Rafał jest mistrzem, ja tak uważam, łowiska Dobroklasztorne. Wygrywa większość zawodów, które się tu odbywają. Między innymi dwa razy pod rząd eliminację do World Carp Classic. Rafał, pierwsze pytanie do ciebie, bo znaczy mnie tu jeszcze nie było. Jak dojechałem, to się dowiedziałem, że w jeden dzień złapałeś tutaj trzy karpie powyżej 20 kg. W jeden dzień. Dokładnie. Czy mógłbyś tam i mi, i tu widzom opowiedzieć, jak na Dobroklasztorne, bo pewnie niektórzy się będą tu wybierać na tą wodę, jakieś wskazówki, albo jak ty to robisz, że trzy dwudziestki potrafisz złowić tutaj w jeden dzień? Trzeba sypać i troszkę kukurydza, pelet, kulki, weszły ryby, nie? Ja tam zawsze dużo sypię na zestawy. I powiedz mi, na przykład przyjeżdżasz, rozpoczynasz zasiadkę, nie? No. I jakiś wiesz, tam plan, patrzę, nie? Ile w pierwszy dzień sypiesz i tak dalej? No, patrzę, wiesz, na wodę, czy tam się ryba trochę spławia, czy nie, i mniej więcej jakąś tam odległość sobie ustalę. Przeważnie robię tak, że wiesz, jedną wędkę dalej, drugą bliżej i patrzę, nie? Jak jest jakieś tam brania są na którymś zestawie, no to później tam przewożę, nie? Ten drugi zestaw w to samo miejsce i łowię, nie? No, a nęce, no to kukurydza, pelet, kulki oczywiście, no twoje. Także taka pełna łódka na pierwszy raz, na zestaw musi iść, nie? No, a później systematycznie... Około 2-3 kilo tak na no, zestaw? Więcej. Nie, no twoją łódkę, tą komorową, to gdzieś około tak 4 kilo, nie? Mhm. No, wchodzi, także... No. Telefon Moniki. Pełna łódka na zestaw, na początek musi iść, nie? No, według mnie oczywiście, tak łowię i no, jakieś tam wyniki są, nie? I co, potem po pierwszym braniu? Tyle samo, więcej, mniej? Wiesz co, większość, ciutkę mniej, no, ale tak, no wiesz, no. Jak dłużej na przykład nie ma brania, przewożę, to też daję jeszcze raz pełną łódkę. No tu mimo wszystko jest też trochę drobnicy, nie? I ta drobnica jednak to wszystko wybiera, nie? A jakie głębokości tu preferujesz? Bo wiemy, że tu są, wiesz, duże spady, te jeziora no, jest takie... Ja z reguły, wiesz co, łowię na tak od 7 do 10 metrów, nie? Tak w tych przedziałach, nie? Mhm. A no, głębiej to już rzadko, płyciej to jak tam bardziej na amura bym się chciał nastawić, to tak do 5 metrów, nie? No, jednak te amury tutaj... Bardzo rzadko się zdarza, że bierze z tej głębokiej wody, nie? No, także jakbym się chciał na mura nastawić, no to tak bardziej od 3, tak do 5 metrów, nie? Tak gdzieś po bokach, przy trzcinach, gdzieś tam za trzcinami, nie? Mhm. Za skarpą od razu, nie? No, albo na skraju tej skarpy, nie? Branie na żywo! U Rafała! Misz to jest! To jest misz, kurwa, od dobrego. Tak samo 20 było. Siedzą, weszły, nie? Weszły. Ananas, bubę. Ładny! Duży! Zobacz, kurde! Kurwa,
kurde, 20 będzie. 20 inne będzie, a nie 20. Trzecia 20? Coś pięknego. Oj, może być, kurwa. Będzie 20%, 20. No jest, i tu no grubo ponad. Kurde, 22. Nie, 23. Na 100%, bo gdzieś tamto pójdę po tamtych kuwerynkach. No zobacz to. Ja. 100%. To jeszcze rekord łowiska to jest. Nie, rekord pewnie nie, ale... Ja pierd... Ananas. To zakładaj ananas. Na noc też załóż ananas. Nie, pierdziele. No wdziecha jedno bardzo. Ale nie ma bardzo. No to ci jest lapsio. Zobacz jaki ogon, nie? Widzisz to, jakie one są? Krótkie, a grube. No ale jest, bestia. Nie obraziłbym się, jakbym tak nie wzięła. Zobacz, 22, e? Zobacz to, e? Równo do Różuskie 22. Jasny gwin. Czaisz. No to gratulacje, trzecia, 20, tak? No. Dzisiaj. Gra. To jest moc. Ciekawe, co będzie ten, później. Ciekawe, co będzie później. Chyba pierwszy raz takie efekty na tej wodzie, co? A jakieś miejscówki tutaj na tej wodzie, takie twoje ulubione? Jakie numery stanowisk? Wiesz co, ulubione to jest, no ta strona to jest tutaj 32, 34, 29 stanowiska. No tak przeważnie na tych, znaczy przeważnie, no różnie łowię, nieraz jest tak, że nie ma to akurat tych wolnych, no to jadę gdzie na jakieś inne, nie? Stanowisko, ale też ale efekty generalnie... takie, czy masz jakieś, że zauważyłeś, że na jednym miejscu lepsze efekty, no, a na innym... mogę ci powiedzieć taki, wiesz, przykład, żeśmy na maratonie tam, nie pamiętam już teraz, trzy, cztery lata temu, tak, wlosowaliśmy stanowisko 37, gdzie to stanowisko, no, nie było jakoś tam ulubiane przez klubowiczów i w ogóle. No i przez dwie doby nie mieliśmy brania, ale udało się wygrać zawody, nie, także... No ale jak to zrobiliście? Jak zrobiliśmy? No na Zigriga żeśmy wtedy wygrali zawody. Wypatrzyliśmy z kolegą, z Jurkiem, że po prostu ryba chodzi wierzchiem i skonstruowałem Ziga wtedy jeszcze pierwszy raz, bo to jeszcze nigdy nie łowiłem na ten. A, no i udało się, nie? Pierwszy dzień, jak żeśmy zrobili tego Ziga, to żeśmy złowili 17 ryb, nie? No, także, no to nieźle. No. Pierwsze miejsce miało 100 kilo, tam ponad 100 kilo, my nie mieliśmy żadnej ryby, nie? No, to w ten pierwszy dzień żeśmy ich przegonili o 100 kilo, nie? No, bo oni przestały brać, a my żeśmy po prostu ich przegonili, nie? No, ale zaś jeszcze w niedzielę rano tam parę ryb dołowili, także w sumie nie była nie było dużej przewagi, ale udało się wygrać, nie? Te wody, nie? No, także... No, jeszcze chciałem na inny temat leciutko wejść, bo powiedziałem Monice, że o niej powiemy też, bym chciała z nami rozmawiać. Fajnie masz, bo rzadko się zdarza, że karpiarz sobie pojedzie nad wodę z żoną, gdzie żona też karpiuje i zauważyłem, tak, że sama sobie wyśmienicie radzi, bo niekiedy jest tutaj sama bez ciebie. Ostatnio, i sama wywozi, sama robi zestawy i to jest rzadko spotykane, nie? No, jestem dumny z żony. Gratuluję, także... no, że to się udało fajnie to wszystko. No, wciągnęło ją to, wciągnęło. Wiesz co, zaczęliśmy tu jeździć i tak, wiesz, na początku ja tylko łowiłem, nie? Tam później holowała tam, wiesz, raz po raz. Na początku mi zaczęła podbierać ryby. Oczywiście poświęcała się, tam, wiesz, wchodziła w rzeczach do wody. Były tam różne fajne sytuacje. No, wczoraj widzieliśmy, byliśmy świadkami akurat też, jak tam Monika holowała, a wcześniej, 3 dni temu chyba, nie? 21600, rekord u Moniki.
Tak, tak, życiowy. Tak, no w nocy, no, nocy. To pogratulować. No, na punkt G, jej ulubiona kulka. No, zauważyłem, że często na punkt G. Często łowię, no, ja już teraz przestałem łowić na punkt G, teraz testuję twoje nowe kulki. No, także bardzo, ananas bardzo, się... bardzo się cieszę, chciałem ci w ogóle podziękować, że, no, że ananas, tak to ananas się wychodzi. No, zajebiście sprawdził, w ogóle nie spodziewałem się, że... W ogóle jak, wiesz, zacząłem łowić na tego ananasa i tam to pierwsze ryby miałem takie tam 7, 8, 9 tam kilo. Mówię, kurczę, będzie ciężko na słodką kulkę złapać jakąś dużą rybę, nie? Bo tak te wszystkie dwudziestki to miałem wszystko tak raczej na śmierdziela, nie? No, ale pierwsza dwudziestka, kurczę, zadowolony, super, zaskoczony. No i później jeszcze dwie następne, także... No, mega zadowolony, nie? I to wiesz, w jeden dzień, nie? No, także no, super. Zasiadka no super. I, no, także cały czas łowię. No, na Warm Secret też miałem 3 ryby, także też wydaje mi się, że ta kulka też będzie ok. Ale jednak mimo wszystko ananas się bardziej teraz tutaj na tej wodzie mi się wydaje, że sprawdza, no bo teraz mam dwa zestawy obok siebie i więcej brań jest na przykład na ananasa, nie? No, także... Ale co nie powiedziane, że na innych wodach się Warm Secret nie będzie bardziej sprawdzał, nie? No, to wiadomo, zależy od wody, nie? Każdy z nas o tym wie, nie? No. A może jeszcze akurat 20 się złowi na Warm Secret. No. Jeszcze do niedzieli siedzimy tam. No, to jeszcze przed wami kilkanaście holi na pewno. No. No w ogóle się pogoda za bardzo nie... Gorąco się nie zrobiło, bo mogą ustać te branie, ale zobaczymy. To co, na jesień jedziecie na World Carp Classic? Do Czech, tym razem, pierwszy raz w Czechach. Tak. Zobaczymy, jak wam tam pójdzie, będziemy wam kibicować. No. Może nawet was odwiedzę, jak mi się uda znaleźć trochę czasu. Będzie, bo to super. Nie jest daleko od nas, na tą wodę. No. No i co, życzę tylko powodzenia i następnych 20, albo rekordu łowiska, nie? Bo jeszcze, no, teraz takie, do pełni szczęścia by jeszcze zabrakło. To jest takie moje ciche marzenie tutaj. Rekord łowiska i od któregoś roku już może się kiedyś spełni. No. Albo może Monika złowi. No to nic, my lecimy do chaty, dokończymy zasiadkę, ufcie dalej i połamania. No, dzięki.